Rozmowa niezależna jest jak sobora. Witam Państwa. Naszym gościem jest redaktor Tomasz Sakiewicz. Kłaniam się, dzień dobry. Witam Zdrony Państwu. Ja nie muszę jakoś tak specjalnie szczególnie. Tak, znaczy w tej temperaturze jeszcze nie występowałem, więc to jest moja nowa odsłona, plus 35 stopni. Myślisz, że potem po rozmowie zostaną z nas tylko takie dwie mokre plamy, tak? Znaczy w każdym razie wokoło może być ich sporo. Tomku, wczoraj prezydent Duda wyszedł do demonstrantów, których napotkał przed Białym Domem. Chciałem cię zapytać, na ile jesteś zamieszany w te demonstracje? Sporo, bo to były kluby Gazety Polskiej, amerykańskie. Oczywiście nie wszystkie, bo trzeba pamiętać, że Ameryka jest stosunkowo dużym krajem. Jak byłem tam półtora czy dwa miesiące temu, to w Kalifornii było plus 30, a w Michigan minus 5. W jednym się opala i w drugim leżał śnieg, więc to jest taki kraj, w którym tak wsiąść w samochód i gdzieś podjechać, to znaczy 4 dni na przykład. Ale te pobliżu Waszyngtonu kluby, które są, podjechały tam, było kilkadziesiąt osób, może w sumie nawet kilka się przewinęło, bo oni tak przychodzili i wychodzili. I to była pierwsza demonstracja, jak twierdzą republikanie, w której było jakieś poparcie też dla prezydenta Trumpa, bo do tej pory tam są tylko demonstracje Trump odejść. Tak? Tak, ja też o tym słyszałem właśnie, że wszyscy są w szoku i są zdziwieni, dlatego że do tej pory tam się przewijały jakieś rozmaite większe, mniejsze grupy, ale raczej nie z takim nastawieniem pro-trumpowskim. To była pierwsza demonstracja taka wyraźnie popierająca politykę prezydenta Stanów. Tak i ten sygnał jest o tyle istotny, bo Trump rzeczywiście swoją kampanię wyborczą będzie budował w jakiejś mierze na Polonii, bo w tych Stanach swing state, Pensylwania, Ohio, Michigan, Wisconsin, z czego w dwóch mamy silne kluby, w tej chwili w Michigan i w Pensylwanii, a w tych pozostałych też próbujemy tam zakładać. No to bardzo niewielkie grupy ludzi, tam wystarczy przeciągnąć kilkanaście tysięcy osób na swoją stronę i wygrywa się wszystkich elektorów z danego stanu. Mówisz o tych głosach elektorskich, które są później liczone i liczone tak dalej. Tomek, czy ty rozmawiałeś z tymi organizatorami tej demonstracji wczorajszej? Tak, wielokrotnie. No to ale czy rozmawiałeś po tej demonstracji, która odbyła się wczoraj? Po demonstracji dostawałem tylko SMS-y i maile, prawdę mówiąc, ta różnica czasu spowodowała, że się w taki sposób głównie porozumiewamy, no ale no, można powiedzieć, że osiągnęli to, co chcieli, to znaczy pokazali poparcie klubów dla tej polityki polsko-amerykańskiej. Czyli ta nasza rozmowa to jest ten kanał, dzięki któremu kanał komunikacyjny, dzięki któremu my możemy Państwu uprzejmie podziękować, co właśnie... Tak, bo tam jest jeszcze raz piąta rano, czynimy. Więc jak staną i obejrzą, to bardzo dziękujemy, bo to pokazało, że Polonia jest po stronie Sojuszu Polsko-Amerykańskiego, że wszelkie te wątki rosyjskie, które tam bardzo silnie próbowały no, ostatnio pompować w Polonię, że to wszystko się nie udało, nie było żadnych antytrumpowskich, antynatowskich demonstracji, chociaż zapowiadano i tam przecież Winicki pojechał pewnie nie bez kozery chwilę przed wizytą Dudy do Ameryki, no ale ta jego podróż skończyła się jakimś całkowitym fiaskiem, tam zaś się wszystkie kościoły odmówiły mu, nie chciał mieć z nimi wspólnego. W każdym razie wspaniała robota. Naprawdę bardzo uprzejmie Państwu dziękujemy za Wasz wysiłek. Ten trud się opłacił, to bardzo dobrze zostało przyjęte, nie tylko przez nas, że tak powiem. No i skoro prezydent Duda podszedł i podziękował, to znaczy, że jest to pewien fakt polityczny już. A nam o to chodziło, żeby pokazać, że Polonia jest tutaj po tej stronie. I nawet jeżeli nie były to tysiące, no bo to jest niemożliwe, w Waszyngtonie jest bardzo mało Polaków, oni wszyscy musieli jechać z sąsiednich Stanów, a to nie jest jak przejażdżka z sąsiedniego województwa, to jest 12 godzin jazdy, to jest sąsiedni stan, tak? To są takie odległości. No ale dojechali i pokazali się. Tomku, ta wizyta i to, co się wydarzyło, no jest oceniane w taki sposób, który, jak sądzę, chyba nikogo nie zaskakuje. Na przykład były ambasador z Platformy Obywatelskiej, pan Ryszard Sznep, był ambasador w Stanach, był ambasador w Madrycie, w Hiszpanii, powiedział, ja przepraszam, że się śmieję, ale trudno to powtórzyć na poważnie, że to niedobrze, że my kupiliśmy na przykład te samoloty, bo on czytał w Sputniku, że te rosyjskie Su-55 są lepsze. No,
Ja rozumiem, że facet jeździ Ładą. Nie wiem, czym jeździ, ale... No, jeszcze jest Moskwicz. Myślisz, że jeszcze jest Moskwicz? Tak, ale może Wołgą, bo może stawia na bardziej luksusowe takie... Znaczy nie, no w takim konkursie na bzdurę, jak można... W jak najbardziej absurdalny sposób można skomentować to, co się stało, to moim zdaniem pan Ryszard Sznef ma duże szanse. No, znaczy to jest oczywiste, że lepsze rosyjskie więzienie niż amerykański wolny rynek. No to tego typu żartów możemy sobie ułożyć bardzo dużo, ale to mamy to nie jest problem. Żart. Facet powiedział to w programie telewizyjnym w TVN-ie, jest cytowany przez Gazetę Wyborczą i tak dalej. No. Tak, no. Znaczy, ja się zastanawiam tylko, że jednak tacy ludzie jak Michnik, no to którzy mają trochę oleju w głowie i mają takie poczucie totalnej bzdury jednak, tak? Że oni wiedzą, gdzie już zbliżają się do granicy, które zaczną się z nich śmiać, że oni tego nie rozjechali, albo przynajmniej nie przemilczeli, że oni traktują dalej tego gościa serio, no, który już po prostu zrobił z siebie no, kogoś, kto na pewno nie powinien był być kiedykolwiek ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych. Coś niebywałego. Kiedy się wybierasz teraz do Stanów? No będziemy, późnym latem będzie znowu zjazd klubów amerykańskich, no będę tam chciał być obecny. Ile jest dokładnie tych klubów Gazety Polskiej w Stanach? Około 20, tak dokładnie to ja nie pamiętam, dlatego że chyba nie policzali, jeden wyrejestrowaliśmy, a kilka nowych powstało. No to jest też tak, że jedne znikają, drugie się pojawiają, tak? I teraz jak byłem, otwierałem klub w Michigan. Ale no, takie aktywne to jest na pewno w Nowy Jork, Filadelfia, działa w Chicago, no ten Michigan bardzo dobrze rokujący, bo tam bardzo dużo ludzi przyszło na to spotkanie. W Los Angeles jest też duży klub. No i dalej w San Diego, tam jest z takich no, ludzi związanych z przemysłem amerykańskim, ale naukowców założony, bardzo ciekawi ludzie. Czy jest coś, co my możemy zrobić dla tych klubów? No na pewno trzeba im mówić, że to, co robią, jest bardzo, bardzo potrzebne, tak? Bo przecież oni robią to wszystko za darmo, nikt im za to nie płaci, poświęcają ten czas, bardzo często swoje pieniądze, bo no żeby choćby polecieć, pojechać, to często trzeba założyć te pieniądze albo w ogóle wydać tak na paliwo, na samolot, oni goszczą ludzi, my staramy się nie mieszkać w hotelach tam, żeby nie mnożyć kosztów, no więc oni bardzo często goszczą nas, czy wszystkich, którzy tam przyjeżdżają. No to jest wszystko dla nich jakieś tam pewne obciążenie, tak? I z tego oni przecież osobiście nic nie mają. No można im po prostu bardzo serdecznie podziękować, ale to jest praca dla Polski. To jest praca, która owocuje. Nie wiem, czy byłoby zwycięstwo Trumpa, gdyby organizacje polonijne, na przykład w Filadelfii, nie dogadały się i nie postanowiły poprzeć Trumpa. Że tam on wygrał 50 tysiącami głosów, tak? Gdyby nie to, że tam... I to jest to, o czym mówisz, to jest ta realna polityka. To jest ta polityka, tak, przy której ma się narzędzia siły, tak? Bo, no bo cóż z tego, że ktoś może się odwołać do wielomilionowych formacji, których nie potrafi użyć, tak? Ktoś nie potrafi użyć. A tutaj niewielkie grupy, tak? No bo te kluby, tam była Rodzina Radia Maryja, miejscowy kongres Polonii, organizacje weteranów, Komitet Smoleński, one się dogadały w tej Filadelfii i stworzyły komitet poparcia na rzecz Trumpa w zamian za coś. Tak? Trump musiał coś obiecać, musiał obiecać wojska amerykańskie, z czego się właśnie wywiązuje, wizy. No i kwestia trzecia, Smoleńska, z którą najmniej zrobiono, on się tam upomniał, ale w sposób słaby, więc tą trzecią trzeba egzekwować, zresztą tak samo jak polskiego rządu, bo ta sprawa nie jest zamknięta. Bardzo uprzejmie dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. I bardzo pięknie z całego serca dziękujemy klubom. Pozdrawiamy tutaj z bardzo gorącej Polski. Przyjedziemy się do Was ochłodzić, bo już goręcej niż tutaj nigdzie nie ma. To było coś fantastycznego, co Państwo wczoraj zrobili. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego.